No, dochodzimy widzowie, zaraz będzie napięta atmosfera. Zaraz będzie napięta atmosfera. Już za moment. Jak widzicie. Witam. Paczka. Kurwa, ja twoich paczek nie będę nosił. Bo to Doroda. Dzisiaj przyszła. O, to od ciebie nawet chyba, tak? No, bo no. 10. O, widzisz, masz od razu poświadczenie, żeby nie było. Czego boisz, tak? Na mojej adres, a czemu na mój adres? Słuchaj, jeżeli się znajdziesz tam w taksi, ujebane, to wiesz co, ja bym chciał wnioski. Bo to nie moje imię, nazwisko. Masz? Otwarta? Otwarta. No. Będziesz kurwa gadał po tym, że ja ci paczki kradnę. Nie ja mówię. Masz. Nie ja. Rodą cała, kurwa. Zamknięta. No, przed chwilą przyniósł. No. Także masz świadectwo. Żeby nie było. Dziękuję bardzo. No, ale powiedz dla widzów, że ja tych paczek nie będę nosił. No ja je wystawię przed bramkę, proszę bardzo. To nie do mnie. Ale nie do mnie. No. No to co, to niech Rodo kurwa kombinuje. No co ja zrobię? A co ja zrobię? No to ja nie wiem. Tu patrz, jak będzie nazwisko jakiś Jan Łoś, to do mnie nie wiesz. Tylko tutaj wiesz. Nawet jak będzie taki adres, bo to... A czekaj, adres jest mój, no. Andrzeja Boboli, no. To też pewnie fake, bo tu jest jakiś niby numer telefonu, ale wątpię, żeby to była prawdziwa. Nie wiem. No. Wiesz, no. Ale wiesz. Też wiem, to do czego wozisz tam paczki? No bo tu jest adres ten, ale widzisz? Czekaj. A skąd on może wiedzieć, jakie ja na nazwisko mam? Co? A skąd on może wiedzieć, jakie ja na nazwisko mam? Rozumiesz? Adres jest taki. Andrzeja Boboli 10. No to ktoś kurwa jaj sobie robi. Ale ty powinien... Meksykano, bo tak masz ksywkę, a ty się nie pogniewasz na pewno. No mów. Że jeżeli pisze Jan Rodo, od razu przynieś i przez. Nie... No to słuchaj, a to ale czekaj, to ja zrobiłem. Nie przerywaj. Jeżeli pisze. Maja. O, przyniósł paczkę już Janu. Jaki krzyż? To jest kurwa z zakonu? Siema. Nie, dzisiaj. Przesłanie paczkę. No przed chwilą, no kurwa, przyjechała. No, potwierdzenie jest nawet. Także nie oszukuję. To dlaczego tam wchodzisz? Pytam. A ja mam adresy po prostu, gdzie są paczki nadane. Przepraszam bardzo. Jeżeli piszę Rodo, to tutaj mieszka. Tam nie, ja mam Łoś napisane. A, to widzisz? I u jego możesz się spytać bo się. Z tej strony i z tamtej strony. A nie, ty... z tej strony. A, ale kamerę tak. A ty powinien od razu, jak on przywozi, czytać. Ja nie zdążył przeczytać. Ale chcę mi powiedzieć. Czytać i mówisz tak. Tu nie mieszka, szkolne 17. I od razu tutaj dalej. Żeby to był ostatni raz. Wiesz o tym? Bo ja pojadę, mogę wiesz gdzieś się udać? Słuchaj, on zrobił dobrze, bo on przywiózł na dobry adres. Ale ktoś wpisał nie takie nazwisko jak trzeba. Ale przepraszam. A on musi według adresu patrzeć. Ale przepraszam. Twoja, ale twoja... Powinno być zadanie. No ja za nim spojrzał, ale nie moje. Przepraszam, daj mi kończyć. Twoje zadanie dla jego powinno spojrzeć i powiedzieć tak. Przepraszam bardzo, taki obywatel tu nie mieszka. O, o kurwa. To by się wysyła Jura. No proszę, widzicie? No mam widzicie? Chyba już z 4. Taki obywatel tu nie mieszka. Ty wiesz, że tu Łoś no jak wiesz, że tak. Jak, no dlatego przyniosłem od razu. No. I wiesz co? Jeżeli, jak będzie jakieś inne nazwisko niż Andrzejewski, to pewnie tutaj będzie trzeba przywieźć. Zresztą będziemy sprawdzać, jak ty, bo ty ten rewir obsługujesz? No to będziemy sprawdzać od razu. Ja kurwa nie zdążył, przerzuciło się. I chuj, zanim patrzę, kurwa, Ryan Łoś, to nie moje kurwa. No to dawaj ja piać kurwa z duzi z tą paczką. No. Z paczką się przeszłeś do mnie. No. Także mówię, bo ja kurwa nie wiem, ja będę je wystawiał. Bo niech on faktycznie niech stoi pod bramką, niech odbiera. No co, ja mam odbierać jego paczkę? A ja mam odbierać? No to nie moje, to mam w dupie. A moje? No. No i no. Widzisz, no. No, a moje? No. A moje? Ja widziałem, Major niech odbiera. Ja widziałem, że... Major, odbieraj paczki. No, byliśmy. No byłem. Major, odbieraj paczki. Do majora to będzie z baletu. No. Znam majora. Ja już chcesz mnie wygonić z domu. Major, będziesz odbierać. Mam zadzwonić i mogę kamery już usuwać. Nie, jak do Boga się zwróciłeś. Wiesz co? Jeżeli... Tak, jak się jeszcze wyspowiadać się można u ciebie? No pewnie, że tak. O, jeszcze na czarno. Tylko ten znaczek niepotrzebny.
No. A co, przysięgę składasz? W wojsku jesteś? No nie. Lub pary łoja? Dobra.